Dzień dobry w piątek 23 grudnia i zapraszam na ostatnie w tym roku wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj na warszawskiej giełdzie małe spadki zarówno WIG-20, jak i szeroki rynek spadały około 1 procent. W Stanach inwestorzy byli nieco bardziej pesymistyczni ze względu na dane ekonomiczne podtrzymujące jastrzębie nastroje Fed, które mogą prowadzić do recesji w przyszłym roku. SP 500 spadał prawie 1,5%, natomiast Nasdaq około 2,2%. Gospodarka i makroekonomia. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 miliardów euro, mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą. Do uzyskania pomocy uprawnione będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na polskim rynku gazu, zwłaszcza sprzedawcy z urzędu oraz podmioty prawnie zobowiązane do sprzedaży gazu ziemnego na giełdowym rynku gazu. Pomoc będzie miała formę subsydiowanych kredytów, wsparcia udzielał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie ze spisem powszechnym liczba ludności spadła prawie 3% i obecnie wynosi 37 milionów osób. Jednocześnie od 2011 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrosła o 2 miliony, co stanowi prawie 30% wzrostu. Co piąty mieszkaniec Polski ma powyżej 60 lat. Spadek ludności zaobserwowano w 739 gminach, a największe spadki odnotowano na wschodzie kraju. W województwie podlaskim ponad dwie trzecie gmin odno Notowała spadek liczby mieszkańców o ponad 10%. Ludność miejska stanowi obecnie 60%. W zeszłym roku było to prawie 61%, czyli można zakładać, że migracja ludności ze wsi do miast została zakończona. Ekonomiści PKOBP prognozują w przyszłym roku wzrost polskiej gospodarki o 0,1%. Niska dynamika w największym stopniu wynikać będzie z ograniczenia popytu konsumpcyjnego. Dużą rolę odegra też ograniczenie zapasów, relatywnie mniej dotknięte zostaną zaś inwestycje. W wiadomości Unii Europejskiej Centralny Bank Hiszpanii nie jest w stanie wyjaśnić skąd pochodzi 20% wzrost wpływów do budżetu państwa w pierwszym kwartale tego roku. Deficyt z tego roku jest niższy o ponad nieco ponad 1% od planu. Według dyrektora Gavilana po prostu nie wiemy z jakiego tytułu ani skąd pochodzą te środki publiczne. W wiadomości ze świata rząd Korei Południowej obiecał wsparcie polityczne i deregulację, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Rząd obiecał obniżyć podatki i złagodzić regulacje w sektorze nieruchomości. Przewiduje się, że wzrost czwartej co do wielkości gospodarki Azji spowolni do 1,6% w przyszłym roku, z szacowanych 2,5%. Informacje biznesowe. AllegroPay zawarło z Ion Bankiem oraz z jego spółką zależną Wodeno termsheet dotyczący zasad przyszłej umowy o współpracy w zakresie nowych produktów opartych na modelu Banking as a Service. Umowa ma zostać zawarta do 28 kwietnia przyszłego roku. Po tym jak w bloku B11 w elektrowni Kozienice stwierdzono usterkę układu parowego, zostanie on czasowo wyłączony. Nastąpi to dziś w nocy z 23 na 24 grudnia. Dystrybutor części samochodowych Autopartner chce do 2025 roku otworzyć na terenie Zgorzelca nowe centrum logistyczno-magazynowe. Około 28,5 tysiąca m2 przeznaczone ma być na pomieszczenia magazynowe, serwisowe, techniczne, a nieco ponad 1000 m na powierzchnie biurowe i socjalne. Wiadomości ze świata. Amerykańskie firmy coraz częściej zatrudniają pracowników na umowy tymczasowe. Pomiędzy majem a listopadem pracodawcy zamieścili o 26% więcej ofert pracy na kontrakcie niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Revu Therapeutics zakończyło ofertę publiczną akcji serii J. Pozyskano 250 milionów złotych. Firma będzie teraz dysponowała około 500 milionami złotych na realizację planów rozwoju na lata 2022 24 Software Mind z grupy Eileron podpisał umowę z dotychczasowym wspólnikiem Chmurowisko i zamierza wykupić pozostałe 1 trzecią udziałów w tej spółce. Chmurowisko zajmuje się wdrażaniem i wsparciem środowisk chmurowych. Wiadomości ze świata Adnok ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich kupi prawie 25% udziałów austriackiego giganta rafineryjnego i gazowego OMV. Wartość udziałów to około 3 miliardy 900 milionów euro. Rząd Wielkiej Brytanii obiecuje do 4,5 miliardów funtów wsparcia na finansowanie przejęcia Bulb przez Octopus. Wsparcie jest uzupełnieniem nieco ponad 1 miliarda funtów przeznaczonych na pokrycie kosztów administracyjnych upadłej firmy energetycznej. Prawo i podatki. Numer PESEL będzie można zastrzec. Rząd planuje utworzyć specjalny rejestr na wypadek kradzieży danych osobowych. To rozwiązanie ma ochronić osobę, której dane osobowe zostały skradzione przed ewentualnym zaciągnięciem zobowiązań finansowych przez osobę trzecią z wykorzystaniem skradzionych danych. Bank nie udzieli pożyczki ani kredytu, a notariusz nie sporządzi umowy np. zbycia nieruchomości, jeśli po sprawdzeniu numeru PESEL w rejestrze okaże się, że został on zastrzeżony. Nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku. ZUS przypomina, że od nowego roku wyższa będzie kwota minimalna wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Od stycznia minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za, miesiąc, za miesiące styczeń/czerwiec nie może być niższa niż 1047 zł. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3600 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec-grudzień nie może być niższa niż 1080 zł. Osoby prowadzące poza rolniczą działalność, które opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będą je naliczać w przyszłym roku od 4161 zł. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi bowiem będzie 6935 zł. Rząd wycofuje się z opodatkowania funduszy oferujących mieszkania na wynajem. Od 2015 roku branża deweloperska wręczyła klucze do 780 tysięcy mieszkań klientom indywidualnym i do 8,5 tysiąca mieszkań kupionych przez fundusze. Do końca 2024 roku fundusze odbiorą kolejnych 13 tysięcy lokali z 400 tysięcy zakontraktowanych ogółem. Ministerstwo Finansów informuje, że Urząd Skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika. Zeznania podatkowe PIT 36 albo PIT 37 za ten rok trzeba będzie złożyć w przyszłym roku między 15 lutym a 2 maja. Osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według niskich podatków, otrzymają z Urzędu Skarbowego zwrot różnicy w podatku. Podatnik nie musi samodzielnie obliczać różnicy ani ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia. Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za niego. Prezes Najwyższej Izby Kontroli rozważa wszczęcie kontroli w sprawie zbadania prawidłowości dotyczących procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen i Lotos wraz ze sprzedażą dotychczasowych składników majątku wymienionych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem legalności wyżej wymienionych działań oraz w związku z debatą na posiedzeniu połączonych Komisji Senatu wskazującą na możliwe nieprawidłowości w sprzedaży składników majątku Lotosu, czego efektem pośrednim może być wzrost cen paliw dla obywateli. Z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wynika, że wydatki świąteczne przedsiębiorcy związane z wystrojem biura mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji wydatki na zakup choinki, bombek, światełek czy innych elementów dekoracyjnych mogą być zaliczone do kosztów prowadzonej działalności jedynie w tym zakresie, w jakim racjonalnie jest to uzas uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem należytego udokumentowania. Polska będzie współpracowała z Prokuraturą Europejską. 27 grudnia wchodzi w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania karnego, która przewiduje włączenie Prokuratury Europejskiej jako organu Unii do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym i umożliwiająca polskim prokuratorom i sądom wykonywanie jej wystąpień jak również wprowadzająca możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do prokuratury europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją. Prokuratura zatrzymała trzy osoby, którym postawiono zarzuty dokonywania oszustw w internecie na masową skalę i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Jak ustalono, podejrzani zbudowali infrastrukturę teleinformatyczną, która umożliwiała tworzenie na masową skalę fikcyjnych kont w internecie. Profile te powstawały na portalach społecznościowych i komunikatorach, a także na popularnych platformach sprzedażowych. Następnie podejrzani za pieniądze, m.in. w formie kryptowalut, Udostępniali te profile osobom trzecim. Były one następnie wykorzystywane do popełniania oszustw internetowych. Wiadomości z Unii: Unia Europejska zatwierdziła umowę z Wielką Brytanią w sprawie uprawnień do połowów na przyszły rok. Ma ona zabezpieczać prawa połowowe rybaków z państw Unii na Atlantyku i Morzu Północnym. Umowa określa prawa połowowe dla około 100 wspólnych stad ryb w wodach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, w tym limit całkowitego dopuszczalnego połowu dla. Każdego gatunku na przyszły rok. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji w wersji tekstowej na newsletterze. W newsletterze także źródła do wszystkich informacji. Na newsletter można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej i lajkowanie naszych publikacji w social mediach. Ja życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia w poniedziałek 2 stycznia 2023 roku.